Dzień dobry. Powiedziałem ostatnio, że to ty sam możesz być swoim najlepszym lekarzem. Dziś dopowiem. Nikt poza tobą nie może cię prawdziwie uzdrowić. Nikt poza tobą nie może cię prawdziwie uzdrowić. Dlaczego? Bo to ty sam, oczywiście zupełnie nieświadomie, stworzyłeś w sobie chorobę. I tylko ty sam masz moc usunięcia jej ze swojego umysłu i ciała. Tylko ty. Kiedy zdrowiejesz, nieważne czy z przeziębienia, czy z raka, to w gruncie rzeczy zasługa twoich sił witalnych. Cała reszta to jedynie odgrywany wokół ciebie teatr. Magiczne sztuczki, które mają sprawić, abyś uwierzył, że to ten teatr właśnie przywraca ci zdrowie. Rozumiesz to? Od czasów plemiennego szamanizmu nic się nie zmieniło. Zarówno twoje choroby, jak i twoje zdrowie wytwarzają się w tobie. Myślisz, że istocie ludzkiej, dużej czy tym bardziej małej, może pomóc podawana w tabletkach czy wpuszczana do żył chemia? Pod jakąkolwiek postacią? Nie. Ona może jej jedynie zaszkodzić, bo jest dla ludzkiego organizmu toksyczna, uszkadza go. Czy twoje zdrowie może polegać na dostatecznej obecności w twoim ciele syntetycznych chemikaliów? Zastanów się. Czy dziwne jest, że tyle osób, coraz więcej każdego roku, choruje i umiera w wyniku zastosowanych wobec nich szczepień, inwazyjnych diagnoz czy zabiegów nazywanych bezzasadnie terapiami? Cóż, wielkie koncerny farmaceutyczne muszą zarabiać. Podobnie jak szpitale, prywatne gabinety, NFZ, ministerstwo. Bez twojego przekonania o ich roli w pokonywaniu twoich chorób straciłyby rację bytu. The show must go on. To nie służba zdrowia. To sprawny system upowszechniania chorób, działający we własnym interesie. W przypadku farmaceutycznych gigantów częstokroć daleko poza granicą przestępstwa. Pomyśl o tym. Czy musisz dać się zabić, aby jakiś prezes mógł otrzymać roczną premię? Jak możesz wyjść z Matrixu? Przede wszystkim uzyskując zrozumienie co do tego, czym naprawdę jest twoja choroba, skąd się wzięła i jak sam możesz z niej wyjść. W uzyskaniu tego zrozumienia mogę ci pomóc. Zresztą dasz sobie radę sam. Jesteś swoim najlepszym lekarzem. Jedynym prawdziwym lekarzem.